Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis z serii Kuchnia Włoska, mianowicie przepyszne łazanki. Łazanki brzmi po polsku, ale nic bardziej mylnego. Każdy makaron jest kochany przez Włochów, to jest tylko kształt. W tym odcinku pokażę przepis na makaron z ostrym salami ze sklepu winotoscani.pl. Właśnie teraz wyświetla Wam się na ekranie strona winotoscani.pl, gdzie możecie znaleźć bardzo wysokiej jakości składniki prosto z Włoch. A przypominam, że z kodem rabatowym Toscania5 pisanych wielkimi literami otrzymujecie ode mnie rabat w wysokości 5%. A przecież my Polacy lubimy oszczędzać, zwłaszcza w tych czasach, kiedy wszystko drożeje. Każde procenty oszczędności i rabatu są mile widziane. Tymczasem zachęcam Was do odwiedzenia mnie na Instagramie oraz na Facebooku. Nazwy wyświetlają Wam się teraz poniżej. Koniecznie zostawcie łapkę w górę. Niesamowicie pomoże mi to w rozwoju kanału, a Was to oczywiście nic nie kosztuje. A teraz już nie przedłużając, zabierzmy się do przygotowania tego przepysznego jedzenia. Moi drodzy, przepis rozpoczynamy od posiekania bardzo drobno jednej cebuli. Cebula średniego rozmiaru, biała, jeżeli nie macie białej, może być jak najbardziej i czerwona. Siekam ją sobie najpierw takie jakby półplasterki, następnie przekręcę i posiekam w bardzo drobną kosteczkę. Cebula jest posiekana, teraz przychodzi kolej na jeden ząbek czosnku. Możemy go sobie delikatnie rozgnieść, żeby lepiej nam się siekało. I siekam, moi drodzy, najpierw takie plasterki, a następnie w jakąkolwiek taką drobniejszą kosteczkę. Nie muszą być to regularne kształty. Kiedy te dwa składniki mamy już, moi drodzy, posiekane, musimy przejść do patelni, bo na patelnię w tym momencie wylewam, jak widzicie, oliwę z oliwek, około 2-3 łyżek. Następnie przerzucam posiekaną cebulę oraz czosnek. Dodam jeszcze tylko jeden składnik i zacznę przysmażać. A tym kolejnym składnikiem będą pomidorki koktajlowe. Około, myślę, tak dwie garści, takie mniejsze w zupełności wystarczą. Kroję je sobie nieregularnie. Mogą być to połówki, mogą być to takie ćwiartki. Pomidorki, moi drodzy, na tym etapie doskonale się nam tutaj rozpuszczą. Sprawią, że powstanie na patelni wraz z cebulą i czosnkiem przepyszny sosik. Kilka pomidorków sobie zostawiam również, aby dodać na surowo na sam koniec. I podsmażamy sobie wszystko około 4-5 minutek i dorzucimy kolejny składnik. Kolejnym składnikiem, moi drodzy, kiedy nasza cebulka i pomidorki są fajnie podpieczone, będzie cukinia. Cukinia jest oczywiście umyta, wyszorowana. Będę potrzebował, myślę, na taką porcję połowę takiej średniej wielkości, a w zasadzie to małej cukinii, bo pamiętacie przecież chyba sezon, kiedy cukinie mogą być naprawdę potężne. Czyli taka połówka cukinii, ja jej nie obieram, przekrawam sobie tylko na pół, następnie na takie mniejsze kawałki i kroję, moi drodzy, w takie kawałeczki o grubości około 4-5 mm. I tak pokrojoną cukinię, moi drodzy, przerzucam na patelnię, podsmażam kolejne 2-3 minutki i znowu będziemy dodawać już w zasadzie przedostatni składnik. A przedostatnim składnikiem jest salami picante ze sklepu winotoscani.pl, gdzie z kodem Toscania5 pisanym wielkimi literami otrzymujecie sobie 5% rabatu na m.in. taką przepyszną kiełbachę, takie przepyszne salami. Jest to salami właśnie pikantne. Jak widzieliście, jest dosyć szczelnie ono zamknięte, jak przychodzi, także nie ma obaw, że cokolwiek wydarzy się podczas transportu. Dodatkowo wszystko jest zawsze zabezpieczone dosyć solidnie foliami. W kartonie znajdują się również wkłady chłodnicze, które zapewnią, że wędlinka do Was dojdzie na pewno w dobrym stanie. I teraz sobie myślę, że taka część nam wystarczy, niecała połowa
czyli około, myślę, 10 deko będzie nam tutaj potrzebna. Kroję sobie tylko w takie półplasterki, a więc najpierw na pół i kroimy. Oczywiście zamiast takiego salami możecie użyć jakiegoś innego, jednak to jest bardzo pyszne i nadaje tutaj charakteru całemu daniu. Bardzo fajnie podkręca smaki. Wszystkie składniki są już pięknie podduszone, podsmażone. Dodajemy teraz odrobinę, dosłownie szczyptę pieprzu. Pieprzu białego w moim przypadku, oczywiście możecie użyć czarnego. Odrobinę soli. Pamiętajcie, że tutaj mieliśmy salami. Salami jest z reguły troszkę słone, a to jeszcze w dodatku było pikantne, więc tego pieprzu również nie było teraz dodanego za dużo. Delikatnie już sobie to tylko mieszam i dodajemy w zasadzie ostatni już teraz, moi drodzy, składnik, mianowicie łazanki. Łazanki, czyli nic innego jak makaron, kwadraciki makaronowe. Jest tutaj około 150 gramów. Myślę, że w zupełności to wystarczy na dwie solidne porcje. Ugotowałem je oczywiście na al dente, w lekko osolonej, moi drodzy, wodzie. I teraz to wszystko sobie tylko delikatnie wymieszam. I nasz przepyszny obiad, nasze przepyszne danie jest gotowe. Spójrzcie tylko, jak pięknie to się prezentuje. Niesamowicie pachnie, ale najważniejsze jest to, abyście użyli dobrych składników, wtedy smak sam Wam się tutaj odwdzięczy i wbrew pozorom z bardzo prostego dania, z bardzo prostych składników możecie wyczarować sobie coś naprawdę, moi drodzy, pysznego. Ja jeszcze to dosłownie minutkę sobie pomieszam, tak aby cały ten sosik oblepił płatki makaronu i przekładam jedną fajną porcję na talerz. Ja, moi drodzy, na sam koniec zachęcam Was serdecznie do zostawienia łapki w górę. Was to oczywiście nic nie kosztuje, a mi niesamowicie pomoże w rozwoju kanału. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, czy lubicie takie przepisy, czy lubicie przede wszystkim łazanki i czy podajecie je w taki sposób, a może klasycznie z kiszoną kapustą, ze skwarkami, z jakimś mięskiem. Jestem tego ciekaw, dlatego czekam też na Wasze odpowiedzi. Na samą górę, jak widzicie, dokładam jeszcze te pozostawione świeże pomidorki. Bardzo fajnie będą tutaj nam chrupały w buzi, dodawały dodatkowego smaczku. Tak to się prezentuje. Myślę, że jest to genialne, proste danie, które nie wymaga dużego nakładu pracy, a smak naprawdę jest genialny. Ja na tym kończę odcinek. Widzimy się już w czwartek o 18:00, także zapraszam serdecznie. Cześć, do zobaczenia.